Za nami pierwszy mecz poznańskiego Lecha w 2014 roku. Do Jarocina, gdzie poznaniacy przebywają na zgrupowaniu, przyjechali piłkarze Lechii Gdańsk pod wodzą Michała Probierza. Poznański szkoleniowiec Mariusz Rumak podzielił drużynę na dwa składy. Każdy z piłkarzy dostał szansę gry przez 45 minut. W pierwszej połowie poznaniacy zagrali w następującym zestawieniu. W bramce Kotorowski, przed nim Wołąkiewicz, Arboleda, Kędziora i Enriquez. W pomocy Możdżeń, Hamelainen, Iniacz, Lovrencic i Szymon Zgarda. W ataku Dariusz Formella. Pierwsze 45 minut upłynęło pod znakiem przewagi Lechitów. Goście długimi fragmentami nie potrafili wyjść nawet z własnej połowy. Najwięcej zagrożenia pod bramką Mateusza Bąka sprawiał Kasper Hamelainen. Tu jego strzał minimalnie minął słupek bramki Lechii. W kolejnej akcji po współpracy z aktywnym w tym meczu Dariuszem Formellą Hamelainen trafił, ale tylko w boczną siatkę. Lechia rzadko atakowała, choć piłka po rzucie rożnym znalazła drogę do siatki. Sędzia liniowy podniósł jednak chorągiewkę i gol nie został uznany. Na drugą połowę trener Rumak posłał do boju zupełnie inną jedenastkę. W bramce stanął Maciej Gostomski. W obronie grali Bednarek, Kamiński, Witt i debiutujący w Lechu Paulus Arajuri. W linii pomocy Klasen, Trałka, Douglas i dwójka z rezerw Mariusz Woźniak i Niklas Zulciak. W ataku pojawił się Bartosz Ślusarski. To początek drugiej części gry. Piłkę przejął Klasen. Dośrodkowanie w pole karne. Tu znakomicie złożył się do strzału Niklas Zulciak. Trafił jednak tylko w poprzeczkę. Popatrzmy jeszcze raz, niewiele zabrakło do szczęścia w tej sytuacji. Odpowiedź Lechii po stracie Bednarka, goście w kontrataku. Piłka trafia do Patryka Tuszyńskiego. Ten strzela, ale tym razem Maciej Gostomski nie musiał nawet interweniować. To już rzut rożny w narożniku Barry Douglas. Zamieszanie pod bramką gości. Piłka wraca do Douglasa. Ponownie dośrodkowanie. Najwyżej skacze Paulus Arajuri. Piłka minimalnie mija jednak bramkę Mateusza Bąka. Nie mógł odżałować tej sytuacji fiński obrońca, który był blisko wymarzonego debiutu w kolejorzu. Przewaga Lecha stawała się coraz wyraźniejsza. Tu szczęścia próbowali kolejno Mariusz Woźniak i Barry Douglas. Nie udało się, ale w końcu Lechici dopięli swego. Oto 88. minuta meczu. Woźniak wywalczył piłkę, ta trafia do Ślusarskiego. Podanie do Dajlona Klasena, a ten ze stoickim spokojem daje Lechowi prowadzenie. Wielkie brawa dla Mariusza Woźniaka za wywalczenie piłki. Dobrze i nieegoistycznie zachował się Bartosz Ślusarski. Znakomicie w końcu z zimną krwią sytuację wykorzystał reprezentant RPA Dejlon Klasen. Tego meczu Lechici by jednak nie wygrali, gdyby nie Paulus Arajuri. Tuż przed końcem spotkania Finn wybił piłkę zmierzającą do siatki Lecha i uratował swój zespół przed utratą gola. Chwilę później Lechici mieli jeszcze sporo szczęścia. Rzut wolny wykonuje Piotr Wiśniewski i piłka trafia tylko w słupek poznańskiej bramki. Nic więcej już się w tym meczu nie wydarzyło. Lech w pierwszym tegorocznym spotkaniu zwyciężył, pokonując Lechię Gdańsk 1-0.